1500. Karol właśnie sprawdza ceny akcesoriów do Inspira trójki, bo obiecał, że będzie w wypożyczalni i teraz nie bardzo wie, jak się z tego wykręcić. Ale Karol, pijesz niedużo, nereczki zdrowe. To jest chyba najczęstszy żart, nie? W tym. No, ale wiesz co, to jedna nerka nie wystarczy. To chyba zależy, gdzie sprzedajesz, bo rynek rynkowi nierówny. No wiem, że są rynki, na których jest inne zapotrzebowanie. 15 249 euro. W Polsce 72 tysiące z jakimś tam... 390. Nie ma znaczenia, czy to jest 72 czy 75. Ja mówiłem Skoda Fabia, nie? Octavia bardziej chyba. I to jest cena za Inspire 3 z 6 pakietami, czyli 3 zestawami do lotu, kamerą 8K 25 klatek lub 8K 75, jeśli dokupisz sobie ProResa za 1000 euro oraz nagrywającą 4K 120. Cena bez obiektywów, obiektywy po 1,5 klocka. 1200 do 1500 euro. No to cena za obiektyw to akurat, no to nie jest duża cena. Wiesz, ile obiektywy kosztują, nie? To jak tam mówisz, od czerwca w dronami.pl. Tak, od czerwca dronami.pl doba 1500. No. I wiesz, że pewnie by się wynajmował. Dobra. Zobaczymy, do czerwca niedaleko. Jedziemy z tym Eriksos. Co tu więcej powiedzieć? Temat zamknięty chyba, nie? Miało być drogo, jest drogo. Nie no, ja szacowałem 30 tysięcy mniej. To spore niedoszacowanie cenowe. Zestaw, gdyby go skompletować z Kerem, który ma nieograniczoną ilość wymian, z kompletem obiektywów i z ProResem, który wydaje się być niezbędny. No to jest takie must have do tego. Dołóż sobie drugą aparaturę pewnie. Czy są dwie? Obowiązkowo, jedna. Dołóż drugą aparaturę. W stówce się raczej nie zamkniesz. Około 110 tysięcy, tak na szybko to liczyłem. Ja ci, Karol, powiem tak. Ja leasingowałem aparaty, może nie aż tak drogie, ale już w podobnym przedziale cenowym, nie? 50 tysięcy za Fujika było. To się wydawała abstrakcja, ale to było 4-5 lat temu, nie? To stopy procentowe były trochę niższe. Tam mniej więcej to, co pożyczałeś, to spłacasz. Tutaj masz trochę inne realia. Ogólnie elektronika w tamtych, wcześniej była tańsza, teraz jest już ta elektronika no coraz droższa i zauważ to, że przekroczenie bariery 100 tysięcy dla wielu osób z tej branży nie jest już takie abstrakcyjne. Nie jest abstrakcyjne. Ja myślę, że bardziej jestem ciekaw, co sądzisz o tej kamerze FPV na tym dronie zamontowanej. Bo to jest najważniejszy future. O3 Pro. Tak ją nazywają. Tyle co widziałem jeden filmik, kilkanaście sekund z tej kamery. Widziałeś jakiekolwiek testy w internecie? Bo ja nie znalazłem żadnego. No, klawiter nie dostał? Nie. Nawet tato nie widziałem. Nigdzie nie widziałem, nawet na zagranicznych. Wygląda na to, że jest jaśniejszy obiektyw niż w O3. No nie masz nagrywania w 4K. Kamera jest szerokokątna. Bardzo szerokokątna. Czy spodziewam się, bo rozumiem, że do tego pijesz, że to trafi do dronów konsumenckich jako zestaw, na przykład O3 Pro? Nie. Nie trafi? Wątpię, w życiu nie. Myślisz, że za dużo w tą O3 teraz pakują wszystkiego, żeby teraz rzucać O3 Pro? O3, pamiętaj, znaczy ja myślę, że ta linia Pro rządzi się swoimi prawami. Ten cały ekosystem DJI-a, transmisji danych z kamer... No, czy z dronów. Kontrolowanie, czy ogólnie z kamer na ziemię. Tak. Kontrolowanie tych kamer, te kółka do sterowania, jak to się nazywa? To jest w ogóle najlepsze, ja nie mam zielonego pojęcia o tym, jak to wszystko działa, nie? Ja o filmowaniu wiem tyle, że z Pocketa 2 jest lepiej niż z Action 2. Tu są ładniejsze kolorki, tu się tam trochę w tle rozmazuje. I wiesz, jak mi pokazali kamerę 8K, to myślę, kupili mnie. Inspire 3 8K to jest dokładnie to, czego nie potrzebuję, ale zawsze lepiej mieć 8K niż 4K. Ciekawe, czy 8K byłbyś w stanie w ogóle obrobić na swoim komputerze. Wyobraź sobie, tam jest 1 TB dysk, nie? Jaki tam może być? Masz megabity? Jakie tam są ten? No w ProResie. Ile będzie? 3000? 4000 na sekundę? Założę się, że dysk terabajtowy jesteś w stanie zapełnić w ciągu 28 minut lotu. Jednego lotu. Musiałbym się nauczyć robić w końcu proxy, żeby on sobie poradził. Chociaż ja myślę, że przy takich produkcjach to już nie jest jedna osoba, pilot, wiesz, kamerzysta, monter.
Colorer, grader. Tylko wiesz, ja swoje zrobiłem, ja oddaję dysk, 3000 zł, nara. Radź sobie z tym gównem. A na co pan se zgra, to nie wiem. Nie ma pan dysku, to pendrive. No. Ten dron może mocno namieszać. On jest drogi, bo może być drogi. Głównie dlatego, moim zdaniem. Bo jeśli teraz pomyślisz sobie, że bierzesz jakiegoś Reda, Komodo czy te inne kamery, wieszasz pod jakąś Altę i cały zestaw i tak kosztuje koło stówki i masz świetną jakość obrazu, ale wiele niedogodności rozmiarowo, bo to są sporo większe konstrukcje, niedogodności z transmisją obrazu, kombinacje, wiesz, pakiety, baterie, tu coś się nie dobie. Tak jak w FPV bardziej. Nie? Brak tej automatyki po prostu, że ten dron, jak mu właśnie zaprogramujesz mu tą trasę, co jest największym takim kluczem. Brak miańki typu tych właśnie kamer wszędobylskich, które ci nie pozwolą wlecieć nim w jakąś tam ścianę. To może namieszać. Tak jak ja widzę po sobie, nawiążę niechcący do bambusa, którego odpaliłem. I matko bosko, jakie to jest proste. To wystarczy mieć przeciwstawne kciuki i można drukować 3D. Kupując bambusa, ty się skupiasz na procesie twórczym, on ci dostarcza. I myślę, że to jest dokładnie to samo z takim Inspire'em, gdzie zamiast osoby ultratechnicznej, która będzie w ogóle dbała, żeby ten sprzęt, ta kamera się w ogóle oderwała od ziemi, żeby utrzymać ją w należytym, wiesz, gotowości do lotu, będzie to, że znowu to obetnie się jeden etat na planie. Będzie potrzebny operator drona, nie? Operator, cyk, jeden zakłada słuchawki, drugi zakłada słuchawki, lecimy, cyk, cyk, walizeczka, bagażnik, nara. I jeszcze tylko gogle do tego o 3 Pro, nie? No byłoby, no. Kurde. Są drogą, chyba sobie teraz wezmę o trójki. Te gogle dwójki. Tak? Co się stało? Czy to Integra? Nie chcę Integry, chcę dwójki. Integra ma mniejszy FOV i pierdzielenie się z soczewkami. Powiem ci, że w tym momencie, mając dwie pary gogli, w których dioptry sobie ustawiasz z pokrętła, jak myślę, że mam teraz zejść krok w dół w Integry, które super będą miały baterie na tym potlicy. Może nie wybuchnie. I wkładać dalej do soczewki, wiesz, oczy. Pamiętać o nich przede wszystkim, a potem ktoś się powie, ach, dasz mi polatać? Ja potrzebuję gogli nowych DJI do jednej rzeczy. Potrzebuję móc nagrywać to ładne OSD na DVR. Kiedy mówię o dronie, że a teraz włączam ci GPS Rescue, a na obrazie mam po prostu, jak dron leci, nagle się obraca, to jest takie... Ja sobie teraz usprawiedliwiam ten wydatek, wiesz. Ja po prostu potrzebuję. Karolina, wysłuchaj. Ja naprawdę potrzebuję tych gogli. Wysłuchaj, zaakceptuj. Ale spokojnie, lampy studyjne wystawiłem fotograficzne, także to będzie jeden w jeden mniej więcej. Dobre lampy BOSG Mini 500. Polecam, Przemysław. Sprawdzaj na Oliksie. Bardzo się cieszę, że dorosłeś do tej decyzji. Ale mówiliśmy o Inspire'ze. Tam gogle, no. I gdzie przez most przelatujesz przez środek. Przecież ale widziałeś, że i tak latali w takich ciasnych tych... Tak. No. Bo czujniki, bo pozwala na to... Bo czujniki mają zasięg 48 metrów. Ale powiem ci, że w dziurę 48 metrów to jesteś w stanie pociągiem wjechać. Obrócić i wyjechać. 48 metrów. Taki zasięg to mi jest w ogóle niepotrzebny. To, że od 1,5 metra łapią, to jest istotne. Latujesz w most, wylatujesz z drugiej strony. Drugi operator w tym czasie gimbala sobie obraca, nagrywa, co ma zrobić. Albo ta automatyka. Ta automatyka jest fajna, coś tam... No tak, no zauważ sobie, że masz ujęcie typu samochód, sobie nad trasą rysujesz kreskę, on sobie leci, a ty w tym czasie nagrywasz. Odwrotnie, możesz tam zrobić, że zaznaczasz, jak w miniaku trójce, zaznaczasz sobie samochód i ty se lecisz, a on cały czas patrzy na samochód. Mówię to ci, już było. Ten dron to jest minus jeden etat na planie. Czyli szybszy zwrot inwestycji. No. Ciekawie. Nas wszystkich sztuczna inteligencja niedługo zastąpi, także to się nie ma co martwić, że niektóre zawody szybciej, niektóre zawody później. Zarób 500 tysięcy dolarów za jeden lot dronem. I to będzie... Miniatur. I tytuł. Bo ta ostatnia się, jak zarobić dronem 250 tysięcy, to się dalej klika. A tu 500 000 w dzień. 540, nawet w 5 minut, słuchaj, może się ktoś uwinąć. Co wystarczy zrobić? Wylądować dronem na Placu Czerwonym w Moskwie o określonym dniu. 9 maja w Rosji to dzień zwycięstwa, w którym świętuje się pokonanie nazistowskich Niemiec przez Związek Radziecki. I jeśli tego dnia wylądujesz dronem z napisem Chwała Ukrainie na Placu Czerwonym w Rosji, 500 000 dolców dla siebie.
czy ogólnie liczy się dla całej ekipy, która wyprodukowała i pilotowała tego drona. Albo zaprojektowała, żeby autonomicznie on poleciał. Jaki to ma cel? Ja myślę, że jeden. Promowanie dronów na świecie? Na pewno wtedy łatwiej będzie o zgodę na lot w Rosji. Nie, to ma pokazać im, że to jest wykonalne po prostu, nie? To ma całkowicie zastraszyć Rosjan. Pokazać im, że ten ich pozorny spokój i pozorne bezpieczeństwo zakłócić. Bo to nie chodzi, żeby tam coś, wiesz, zniszczyć. Tylko i wyłącznie wylądować dronem. To jest taki policzek, moim zdaniem. Inspira, który podchodzi do lądowania. Cyk, nóżki i sobie ląduje. Założę się, że będą próby. Na pewno będą próby. Ciekawe, czy... Czy się komuś uda? Możemy się nie dowiedzieć, że się komuś udało. Myślę, że to będzie głośno. Ale to propaganda pewnie zadba bardzo o to, żeby... Jedna i druga strona to będzie mocno... Zarówno strona ukraińska, jak i rosyjska będą sobie tutaj... Strona ukraińska będzie doklejała drony, a strona rosyjska będzie jak serduszka w ośpu w wiadomościach. Marzem! Tu nie było żadnego serduszka. I jeszcze jeden temat. Przelot dronem DJI Avata przez Muzeum Porsche w Niemczech. I teraz pytanie, Karol, jaki jest cel tego przelotu? Bo ja widzę tylko i wyłącznie jeden. Ten obraz nie jest za ciemny. Pokazać, że się da. To ma zamknąć mordę wszystkim, którzy twierdzą, tylko GoPro, trzeba montować kamerę na Avatę, bo Avata się do gówna nadaje. Ja ogólnie nie lubię tych monotematycznych przelotów, czyli wszystko robimy ciurkiem, mastershoty. Właśnie. To jest nuda. Tu jeszcze to się o tyle usprawiedliwia, że masz co 2 sekundy inne kozackie historyczne auto. Ale kiedy robisz taki przelot przez firmę, która produkuje nakrętki i tu masz panią Krysię w biurze, tu masz maszynę, która robi puf, nakrętka. Szef firmy, która to te nakrętki tłucze. I będzie wyświetlany na wszystkich targach, które będą ta firma i to jest tyle. A tutaj patrz, ten gość, który tym leci, chyba, że do pani, nie ma podpisanego. Nie ma podpisanego. Wraz z biegiem czasu, kolejne sekundy, robi się coraz odważniejszy. Tam nagle właśnie przez maskę jakiegoś tam 959, za chwilę pod Cayena, jakiegoś tam podniesionego i coraz odważniej. Przy czym film urywa się. Film się urywa nagle z reguły, dlatego że chwilę później jednak o coś zahaczył. Albo skończył się zasięg. Bo zauważ to, że ile tam było latania, a to są różne piętra. Tak. Źle faktycznie, źle zaplanowany lot, RTH do góry. Sufit, Porsche, cyk. Nie warto było, nie? Nie warto. Nie warto. Tutaj jest na tyle ciekawy materiał, na tyle ciekawe miejsce, że patrzysz sobie, wiesz, wow. I masz w nosie, że czasem ten throttle management tam było takie, wiesz, myszkowanie góra-dół. Masz w nosie to, że o, a tutaj w tej klatce pod oponą od dołu nie było widać szczegółów. To jest wszystko nieważne. Ważne jest to, żeby być fajny, kozacki materiał i Avata, i O3, i Action 2 całkowicie to dostarczają. Cały ten user experience, cały ten feeling. Tu jest jeszcze pokazane na tym jasno stabilizacja, bo myślę, że to nie było przepuszczone przez Gyroflow. To po prostu pokazuje, że ten dron się nadaje do takich rzeczy. Nie potrzebujesz niczego więcej, kupujesz gotowy zestaw do nagrywania po naładowaniu sprzętu. Wyciągasz z pudełka, ładujesz. Taki mini Inspire 3 bym powiedział. Z trochę gorszym kamerą. No. Ale jak założysz GoPro, to jest lepiej. Fajnie, bo zaczyna się robić coraz cieplej i coraz więcej takich ciekawych rzeczy widać. No coraz więcej się lata. Ja w ogóle mam teraz nową zabaweczkę. Rower. Ty mi tutaj nie spoiluj, wiesz. Niespodzianek. Gdzie ty jesteś? Będzie rower, będzie laser, drukarki. A drona zgubił, okej. I coś tam o dronach może wrzuci jeszcze, ale cicho. A? Znajoma konstrukcja, przecież już to widzieli. No i co ty chcesz tu znowu pokazywać? VTX, ten co ma 32 giga. I kamerka z matrycą Sony, czyli Walksnail HD Pro chyba. Dobrze powiedziałem, się śmiejesz. Dotarło HD Pro Kit. No, to jest ten, co się lepiej radzi w nocy. Lepiej jak Polar. I wiesz co? Właśnie Walksnail już ma, a DJI już nie ma. Bo kto produkował kamery Polara dla DJI?
Kadax. Kadax. Kto produkuje Oxnaila? Kadax. Kto się już nie lubi z DJI? Kadax. Trzy razy Kadax. Zgrywamy, tniemy, montujemy. 26 minut, kto to będzie robił? Dzisiaj pani Anetka montuje, nie? To powinno AI zmontować. Właśnie nie ma, kurde, tego. Ale jeszcze. Są jakieś, ja się nie zdziwię, jak do mojego Adobe Crasha dojdzie funkcja, wiesz, auto. No ale to... Może niech zrobią nowe narzędzie. Ale ten Crash już się mało wywala. Tak? Przynajmniej na M1 chyba nie mam problemu z wywalaniem się. Dzięki za oglądanie. Odpowiadając w końcu na pytanie postawione na początku odcinka, w czerwcu u Karola Inspire 3. Bo wcześniej nie ma w dystrybucji po prostu. Tylko i wyłącznie dlatego byłby wcześniej. Pomyśl, Karol, kupisz sobie tego Kera, opłaci się. A ja sobie pożyczę i zrobię film o nim. No weź, no obiecałeś, obiecałeś. Kupię u ciebie i oddam do 14 dni. Nie mam w ofercie. Okej, ale płacisz cenę normalną. Bez rabatu? Wiesz, jak ciężko po taki leasing odkręcić 14 dni? Na stówkę? Na spółce? Odkręcić cokolwiek? Człowiek. Panie, tak, pani, pan powie, panie, pan, że się ożenił z tym dronem. Dobra. Subskrypcja, łapka w górę, Przemysław. Sprzedaję drony. Karol je. Wynajmuję. Dzięki. Do następnego. Cześć. Hej. Sprzedam Robomastera. Super stan ogólnie. I pilota mam. Do czego to doszło? Ty jego sprzedajesz. Ktoś ostatnio szukał, a mam. Może ty live'a zorganizujesz? Ci mówiłem kiedyś. Jak te ciuchy sprzedają, wiecie, w internecie, na live'ach, nie? Te podrabiane torebki. Dokładnie.